Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mothers i zapraszam do obejrzenia mojego pierwszego filmiku z serii Let's Play Moria. Moria jest to prywatny serwer typu Medium i może trochę Wam opowiem na jej temat. Maksymalny level jest tutaj jak dotychczas 105. Serwer powstał 1 marca o godzinie 18. Skille, jeśli chodzi o skille, to wchodzą tutaj od 17 punktów od razu wchodzą na G, czyli jak ktoś na 17 wbije, to od razu na G1, a na P musimy tęczaka zrobić, którego się robi z 10 ozdobnych diamentów, lub możemy sobie pojedynczo kamolami czytać. A kamole tutaj dropią z metinów chyba o 3-5 levela, czyli metinów zazdry, wiecie, 35 levele, gen 2. I co, w filmiku dzisiejszym trochę zobaczycie expa, trochę bicia metków, oczywiście robię sobie woja, będzie to body, co zobaczycie za chwilę. Zrobię też jedną misję u biologa. Wybonuję sobie trochę EQ. I co, zapraszam do oglądania. Na początku robię sobie woja, bodego. Widzicie, body już jest. Następnie będziemy trochę expić już w M2. Jeszcze może powiem, co jest tutaj takiego ciekawego u handlarzy. Są tu u handlarza brońmi, są miecze od 30 levela, miecze, koziki, wiecie co? Ogólnie przedmioty ze średnimi, które są po 1 kk. U handlarza zbrojami jest smocza, śmiertelka, tygra, wiecie, do 42 levela zbroje i tarcza okrągła oraz pięciokątna. Plus hełm na 21 level, plus 9 wszystko. Mamy tutaj koło handlarki różności jest Jaćka, taki NPC, u którego możemy kupić wszelkie rosy, fryzury, KU oraz takie wspomagacze do swojego konta. Jeszcze co tutaj dropi fajnego, jak na PL-u dropią szkatułki blasku księżyca, tutaj właśnie dropią podobne, z wyglądu takie same szkatułki, lecz tutaj się nazywają tajemnicza skrzynia Mori, coś takiego, a z tych skrzyni dropią perły, poty, takie też wspomagacze, obrony boga smoków, dłonie krytyka, przebicia, kasa oraz chyba exp, ale nie jestem pewny, bo jeszcze nie dropłem. Tutaj widzicie, będę sobie trochę bonował EQ. Jesteśmy już na bo. Wbijamy sobie 30 level, zakładamy riba. I teraz będziemy powoli dropić zęby orka do misji. Z misji do zębów orka daje tutaj 15 do szybkości poruszania się. A z ksiąg klątw daje chyba 15 do szybkości ataku, ale nie jestem pewny. Jak widzicie, tutaj dropłem sobie ten ozdobny diament, którego Wam wcześniej mówiłem, że z 10 robi się tęczowego kamienia. I co, zobaczycie koniec misji z zębami orka i w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Niedługo następne. I co, dzięki za obejrzenie filmiku. Na razie, cześć.